Serdecznie powitać. Wiem, że jest niedziela, wiem, że mieliśmy ostatnio w piątek kolejne zebranie, także gorący weekend mieliśmy ostatnio. Proszę Państwa, celem dzisiejszego zebrania chciałbym, żeby to było zebranie robocze, żeby wyglądało troszeczkę inaczej niż do tej pory wszystkie zebrania wyglądały. Dlaczego? Proszę Państwa, jest sporo rzeczy, które należałoby w naszym środowisku zrobić i ja bym chciał, żeby od dzisiejszego zebrania, żebyśmy zaczęli po prostu te rzeczy wykonywać i chciałbym poprosić Państwa o pomoc. Też częścią dzisiejszego zebrania, ponieważ w piątek było zebranie nasze informacyjne w Unii Kredytowej i Pani Wierzbowska tam przedstawiła powody odrzucenia dwóch petycji, także to nie było planowane na dzisiaj, ale też chciałbym Państwu przedstawić też parę aspektów tej sprawy z naszego punktu widzenia, ponieważ wczoraj niestety no, nie mieliśmy zbyt okazji dokładnie wytłumaczyć naszej pozycji w tej sprawie. No i oczywiście na koniec zebrania będziemy mieli otwarty mikrofon, każdy będzie mógł przyjść tutaj i powiedzieć, z czym by chciał podzielić się z nami i z członkami naszej organizacji. Proszę Państwa, no więc chciałbym zacząć od sprawy związanej z centrum. Jak Państwo wiecie, niedawno mieliśmy w centrum wybory. Ja pokrótce Państwu przypomnę historię z tamtego roku, co się działo. Proszę Państwa, powstała w 2010 roku, pod koniec roku powstała grupa 16-osobowa, która postanowiła wprowadzić zmiany w statucie naszego centrum. Statut centrum został zmieniony w 2001 roku i tam zostały wprowadzone zmiany, które praktycznie rzecz biorąc są zmianami niezgodnymi z prawem, stanu Nowy Jork. Powstała ta grupa 16 osób, pracowaliśmy, byłem częścią tej grupy, widzę tutaj też niektóre osoby na tej sali, które pracowały ze mną razem, pracowaliśmy razem przy tym statucie. Pracowaliśmy kilka miesięcy, przygotowaliśmy plan statutu, projekt statutu, który został przegłosowany na podobnym zebraniu jak dzisiejsze. Było ponad 200 osób zagłosowało za wprowadzeniem, 260 osób, dziękuję, zagłosowało za wprowadzeniem tego statutu. Statut został złożony na ręce Rady Dyrektorów. Centrum Polsko-Zmiańskiego został kompletnie zignorowany. Myśmy wysyłali kilkanaście listów. No i proszę Państwa, w końcu w tym roku sprawa trafiła do sądu. Sprawa trafiła do sądu dlatego, że po prostu zaczęły dziać się dziwne rzeczy w Centrum Polsko-Zmiańskiego. Została usunięta jedna z dyrektorów, wyrzucona praktycznie rzecz biorąc z Rady Dyrektorów, bo chciała dowiedzieć się, dlaczego nie są publikowane dane dotyczące finansowe dotyczące działalności naszej organizacji. I oczywiście ja chciałbym tutaj sprostować, proszę Państwa, nie chodzi nam o rozliczenia podatkowe. My rozumiemy, że rozliczenia podatkowe są w porządku w centrum. Co my chcemy wiedzieć? My chcemy wiedzieć, gdzie są wydawane nasze 400 tysięcy dolarów. W poprzednim roku składaliśmy wnioski do Rady Dyrektorów Unii Polsko-Słowiańskiej o wstrzymanie przekazania składu. Proszę Państwa, to jest 400 tysięcy dolarów, które co roku trafia do centrum i my nie wiemy, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Jak Państwo widzicie, nie mamy nawet sali, żebyśmy mogli się spotkać tam, bo wiadoma sprawa, oni nam po prostu odmawiają. A jak są zorganizowane zebrania, to na te zebrania nie są po prostu wpuszczane osoby, które chcą zadać pytania niewygodne. Chciałbym tutaj też wspomnieć, że te wszystkie osoby, cała ta szesnastka, została, proszę Państwa, usunięta z centrum. Niektórzy otrzymali listy, niektórzy nie otrzymali listy, po prostu listów żadnych, po prostu nie zostali wpuszczeni na zebranie. I pani Kamińska zatrudnia sobie grupę ochroniarzy, którzy stoją na zewnątrz i po prostu nie wpuszczają. Nie wiem dlaczego, tłumaczy się tym, że może będą jakieś, nie wiem, kłótnie, wojny, tak jak widzicie, tu ochroniarzy nie ma. Ja mam wrażenie, że jesteśmy kulturalnymi ludźmi i nie będziemy się tutaj straszyć ochroniarzami. No, mam wrażenie, że pani Kamińska o nas w ten sposób nie myśli. I ja mam tutaj, chciałbym Państwu pokazać, bo to jest cała spora lista osób, które zostały usunięte z centrum. I prawie wszyscy dostali listy od pani Kamińskiej. To są takie listy, jak na przykład pani Balczewska została usunięta, pani Jakubowska, zresztą dyrektor w Centrum Polsko-Słowiańskim, pani Zawadzka została usunięta, pan Szuba został usunięty, pani Wierzbowska, nasza przewodnicząca, została usunięta, no i jeszcze kilkanaście innych osób, które brały udział w... Janusz Skowron, Ela Kulec, pan Żebrowski właśnie, pan Janusz tutaj. Proszę Państwa, także no pewnie gdybyśmy tak zaczęli pytać, to większość sali by podniosła rękę. To musi być zmienione, dlatego poszliśmy do sądu.
Chcieliśmy tą sprawę zmienić, zatrudniliśmy prawnika, sami członkowie, złożyliśmy się pieniędzmi sami własnymi, z własnym sumtem. Niestety, proszę Państwa, pani Kamińska spowodowała, że ta sprawa została usunięta. I spowodowała to w ten sposób, że zatrudniła dwie bardzo duże firmy prawnicze, które przygotowały sędziemu taki plik dokumentów. Mój prawnik powiedział, że prawdopodobnie kosztowało to dobrych może nawet około 20 tysięcy, żeby przygotować te dokumenty, no i po prostu sędzia to odrzucił. Dlaczego? Proszę Państwa, dlatego, że no, Rada Dyrektorów naszej Unii Kredytowej, pomimo tego, że były składane wnioski, pomimo tego, że niektóre osoby w tej Radzie Dyrektorów do niej weszły, tylko dlatego, że członkowie ich popierali, bo mieli te wstrzymać te składki, pomimo wszystko te składki przekazali. I jeszcze raz Państwu mówię, w tamtym roku był kontrakt. I jak ja rozmawiałem z członkami Rady Dyrektorów, oni się zasłaniali tym, no i pewnie mieli rację sporo w tym, że po prostu nie chcieli wstrzymać kolejnej sprawy sądowej. Był kontrakt z centrum, pieniądze zostały przekazane, no bo kontrakt był podpisany, nie chcieli robić sprawy. Powód ważny, wystarczy nam spraw sądowych. W tym roku, proszę Państwa, kontraktu nie było. I pomimo wszystko pani Wierzbowska zdecydowała się, żeby te składki przekazać, proszę Państwa. Tu mamy trzech dyrektorów. Dziękuję bardzo w ogóle Państwu za przybycie. Mamy pana Lona Kokoszkę, panią Klarę Jakubowską, Beatę i panią Wojciechu Anisparzenę. Także dziękuję panu bardzo jeszcze raz za przybycie. W końcu dyrektorzy zaczęli przychodzić do nas na nasze zebrania. Mam nadzieję, że to nie pierwszy, nie ostatni raz. No właśnie, i będziemy mogli ich zapytać, jak to się stało, bo proszę Państwa, przekazanie składek naszych na działalność organizacji, na którą my nie mamy żadnej kontroli, jest po prostu nonsensem. Tym bardziej, że my od lat, proszę Państwa, walczyliśmy o to, żeby te składki nie były przekazane i żeby po prostu pani Kamińska ich do tej pory nie dostała, dopóki nie pokaże nam dokładnie, ile pieniędzy idzie na przykład na takie sprawy, jak była sprawa teraz przeciwko nam. My, proszę Państwa, nie mamy szans, żeby wygrać z kimś, kto ma 400 tysięcy dolarów. Ci z Państwa, którzy mieli tutaj doświadczenia w sądach, to wiedzą, że tutaj, jeśli ktoś ma nieograniczoną ilość pieniędzy, to po prostu wygra. Tak jest niestety ten system, może mówić, że to jest, no nie wiem, uczciwe czy nieuczciwe, ale no tak tutaj to działa. Sprawa została odrzucona, tak jak mówię, niektórzy zarzucają nam, że wzmocniło to panią Kamińską i tak dalej. Ja muszę Państwu powiedzieć, że też osiągnęliśmy niewielkie zwycięstwo. Zwycięstwo to polega na tym, proszę Państwa, że w tym roku niestety pani Kamińska została zmuszona do tego, żeby wprowadzić dosyć ważne zmiany w statucie. Te zmiany w statucie zostały zawarte na balotach, które wszyscy otrzymali. Te zmiany są może niewielkie, ale dla nas znaczące. Jedna z ważniejszych tych zmian, która była zaproponowana i została przegłosowana, to jest artykuł, proszę Państwa, 7 punkt 12, mówiący o zwoływaniu zebrania nadzwyczajnego. I poprzednio mieliśmy 20% zebrać podpisów, co w przypadku 40 tysięcy członków jest praktycznie rzecz biorąc, proszę Państwa, niemożliwe. Zebranie 8 tysięcy podpisów członków naszego centrum jest niemożliwe. Dlatego, że nie wszyscy członkowie centrum są członkami Unii Kredytowej. I jeśli myślicie, że staniecie pod Unią Kredytową i zaczniecie zbierać te podpisy, to jest niemożliwe. Podobnym przypadkiem zresztą jest zbieranie 5% podpisów, żeby dostać się na balot do głosowania. Nigdy w historii centrum 35-letniej tak się nie wydarzyło, żeby jakaś osoba weszła do Rady Dyrektorów nie z nominacji, a z zebrania podpisów. Proszę Państwa, 5% zebrania podpisów to jest olbrzymia ilość, jeśli chodzi o zebranie to w przeciągu 4 czy 3 tygodni. To jest niemożliwe po prostu. Tym bardziej, że nie można stanąć pod drzwiami centrum, bo tam nikt nie przychodzi. Tam ci członkowie nie przychodzą tak jak do Unii, gdzie można stanąć i zebrać podpisy do Rady Dyrektorów. To jest po prostu niemożliwe, proszę Państwa. To jest 2500 podpisów trzeba, czy 3000 trzeba zebrać podpisów w ciągu 4 tygodni. Także to jest niewielkie zwycięstwo, ale ważne. Dlaczego to zwycięstwo jest ważne? Dlatego jest ważne, proszę Państwa, że ja będę chciał rozpocząć właśnie dzisiaj na zebraniu roboczym, będę chciał rozpocząć zbieranie petycji, bo zebranie tych 4000 podpisów jest, proszę Państwa, możliwe. Jest możliwe. Myśmy przygotowali petycję i chciałbym, żebyśmy dzisiaj Państwu tą petycję przedstawić i chciałbym dzisiaj rozpocząć zbieranie podpisów pod tą petycję. Chciałbym też, żeby właśnie Andrzej Burkhardt dalej sprawę centrum poprowadził. Proszę bardzo.